Niewinne zdjęcie wywołało burzę komentarzy na naszym Facebooku. Chodzi o puste miejsce po cukierni Kolan na rogu Narutowicza i Poniatowskiego naprzeciw szkoły podstawowej nr 2. Swój wpis umieścił też prezydent Łukasz Borowiak. Do 22 marca można zgłaszać małe i duże projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest 1 200 000 zł. Przez cały marzec w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie dostępny jest interaktywny plac zabaw dla dzieci. Są jeszcze miejsca dla chętnych. Wstęp 5 zł. Kolarka Anna Lipowa, sportowczynią roku gminy Włoszakowice. Na gali podsumowującej plebiscyt sportowy gminy Włoszakowice nagrodzono najlepszych sportowców w 5 kategoriach. Poseł Jan Dziedziczak interpelował do ministra zdrowia w sprawie dzieci z zespołem Downa. Niestety w wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności nie nastąpi zmiana. Trwa przetarg leszczyńskiej spółdzielni mieszkaniowej na roboty remontowe i inwestycyjne.